wolniej to robimy, tym robimy to dokładnie. Proszę bardzo, cały pas złota. Oczywiście tu jeszcze są drobiny, ale jest to tak z grubsza tylko odpukane. Tak więc jak na nasze krakowskie warunki, idzie, nawet idzie, fajny pasek zrobi. Cześć, dzień dobry, witam się z wami. Co dzisiaj, ponieważ niestety jestem troszeczkę uziemiony, nie wiem jak się ruszać, to mówiłem, że po zakończeniu sezonu będę robił pranie, tak jak w zeszłym. Natomiast, no cóż, w tym sezon jeszcze trwa bardzo wielu osób. Dla mnie nie wiem, czy się skończył. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, czy będę mobilny, czy nie. Natomiast ja mam tutaj zaległe wiadro urobku, które chcę przesiać. W którym na pewno są złociny, a ponieważ chcę je przeprać, to warto mi oddzielić najdrobniejszą frakcję. Do tego używam sita od Golden Sharka, jak zresztą widać te sita są bardzo pomocne zarówno do poszukiwania w terenie kamieni szlachetnych, jak i później do sortowania już gotowego urobku. Pierwsze przesiane, tak to wygląda po przesianiu. Bardzo drobna frakcja, poniżej 2 mm. I zobaczymy, co nam się uda. Widzę tutaj małe granaty. Jest to mieszanka zewsząd w zasadzie. A, chciałem wam polecić kubki. Kubki są od Marcina Polskie Złoto, dostępne u niego w sklepie. Bardzo fajne, bardzo smaczna kawa. Dobra, idziemy dalej. Granacik. No, również ładny granacik. Oho, też bardzo ładny gran. Gdzie on jest? Granat. Wiele osób separuje materiał na mokro, dzięki czemu kamienie są bardziej widoczne.
Natomiast ja dzisiaj wybieram tylko takie grubsze granaciki, natomiast cała reszta jest dla mnie mniej ważna, ponieważ dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na promie złota. Właśnie ściemniało, bo trwa zaćmienie słońca. Częściowo niestety jest tak za chmurami, że nie ma to jakiegokolwiek sensu. Przepraszam Was za ten dźwięk jakiegoś odkurzacza albo coś, ale ktoś tutaj, ktoś z sąsiadów robi sobie porządek. Dobra, materiał mamy odseparowany. Sitko bardzo fajnie, sprawnie u wiaderka w takim czasie do takiego sypkiego. Dobra, pojawiło nam się coś tam, ale co z tym? Z tym, moi drodzy, ponieważ to jest suchusieńkie jak pieprz, dużo, dużo lepiej jest wcześniej sobie to zmoczyć. Okej. Natomiast z resztą wody, żeby jej nie marnować. Kilka słów zanim zaczniemy. Co to jest w ogóle? Znaczy to jest łyżka, ale... Tutaj mamy, moi drodzy, Blue Bowl, tak zwany. Oczywiście jest to kolor zielony, nie żebym oszalał, ale tak się nazywa poprawnie, Blue Bowl. Czyli micha do prania złota. Tak ona wygląda, tak jest zbudowana. Pod spodem mamy sito. Też bardzo ważne i bardzo potrzebne. Dlaczego? Ponieważ z racji na to, że jestem na balkonie. Tak, cały czas jestem w środku Krakowa na balkonie. Używamy obiegu zamkniętego. Czyli kajfas, woda, czym jest ta piana, oczywiście płynem do mycia naczyń, który z kolei będzie zaciągany razem z wodą przez pompkę, regulacja poziomu wody. Ja staram się utrzymywać troszeczkę 2 mm poniżej dwójki, wtedy naprawdę cała mąka, naprawdę mąka pozostanie nam tutaj w ryflach na dole. I co? Zaczynamy pranie, czyli będziemy pomału regulować poziom wody, będziemy pomału podawać ten zamoczony piach, w którym są drobiny złota. Powstanie wir, który będzie wypłukiwał to, co jest lżejsze, lekkie, to zostanie przetransportowane na dół. Natomiast cały ciężki urobek, ciężkie minerały, w tym złoto, zostanie nam właśnie tutaj na tej miejsce. Dobra, będziemy pomału się ustawiać. Dobra, moi drodzy, jeszcze zanim zaczniemy, czym ja zasilam? Proszę bardzo, maleńka bateria. Niewiele waży, można ją wziąć do ręki. 12 V, 12 Ah. Taka maleńka kostka zapewnia Wam około 3,5-4,5 godzin kopania na haybunkerze, czyli na przesiewaczu. Natomiast zobaczymy, jak długo pociągnie nam na Blue Bowlu. Nigdy tego nie sprawdzałem, natomiast baterię mam od kolegi Piotra. Piotr, serdeczne pozdrowienia. Jestem niesamowicie z nich zadowolony. Zabieram je zawsze ze sobą w teren. Są małe, poręczne. Nieco co samochodowy akumulator mógłbym przynieść do porównania. Akumulator jest 4 razy większy. No, to jest do dłoni. Dosłownie maleńka kostka. Na dłoni się mieści. W zasadzie, jeżeli dobrze upchacie, to zmieścicie w kieszeni udowej spodni. Dobra, zaczynamy pranie. Dobra, no to co? Zaczynamy podawać. Jak widzicie, poziom wody jest utrzymywany na jednym i tym samym poziomie. To tu mi wyszło zdanie masu myślane. No i teraz chwilę czekamy, żeby się to rozkręciło. Musimy dodać odrobinkę, dosłownie odrobinkę mocy. I w ten sposób będziemy czekać, aż to, co jest lekkie, zostanie podniesione, wyrzucone na dół, to co ciężkie zostanie. Cała filozofia.
obserwujemy poziom wody. Jeżeli woda zaczyna nam się podnosić, to znaczy, że należy dołożyć. Im wolniej to robimy, tym robimy to dokładnie. Jeszcze trochę, jak widać, sporo ubyło. Cały czas staram się trzymać jak najniższy poziom, czyli nie przekraczać dwójki, co za tym idzie. Często muszę to przemieszać, natomiast dzięki temu, że nie przekraczam drugiego poziomu, pył nawet wielkości mąki zostanie wyłapany. Zobaczycie to na samym końcu. No to jak widzicie, tutaj pusto. Tutaj zostało odrobinka linki. Reszta sam czarny piasek już skręciłem do tej wody. Wyłączę całkiem. I teraz z całej michy, która najpierw materiał się ledwo co mieścił tutaj, połowa ponad 10-litrowego wiadra i złożone to ze 100 mm zlewek ostatniego materiału z poszukiwań, to znajdziecie w innych filmach, skąd ten materiał jest, i zobaczymy, co jest tutaj. Szlałem sobie odrobinę wody tutaj. Micha do pukania, zawartość Blue Bowla, bateria, która nadal, pomimo tylu godzin pracy, nadal pompuje. Naprawdę polecam wam te baterie od Piotra, są maleńkie, po prostu dają do Blue Bowla, a ona się mieści na misce. W sumie dwie, trzy, o, cztery baterie moglibyście na powierzchni miski ułożyć. Dobra, będziemy pukać, odrobinę materiału, odrobinę wody, zobaczymy, co się pokaże.
Znowu widać jedną złocinę. Zawsze jak zaczynam widzieć pierwszą, znaczy się, że zaczyna wychodzić złoto, więc od razu redukuję jeszcze to, co jest na miejsce poprzez zagęszczenie materiału. I teraz już powinno być. Dobra, widzę 4 złociny. Jedna jest tutaj. Pamiętajcie, że im wolniej to robicie, tym mniej złota przegapicie. 5 złocin. Ok. No, coś tutaj się... Ta miska jest już tak pocharatana przez kamienie. Proszę bardzo, w tym miejscu mamy 4 złocinki. Uroki życia w Krakowie. Thank you.
fajnie się mieszka w Krakowie. Zawsze jak macie przedszkola na parterze. Zobaczcie, ile jest ołowiu. Na razie będę zbierał w ten sposób, a kiedy się rozpłuczę wszystko, rozpłuczę to, co mam tutaj. Następny dzień, mam nadzieję, że tym razem się uda nagrać, ponieważ wczoraj już brakło słońca, niewiele widziałem. Jeszcze jedno płukanie. Im mniej nabieram na miskę, tym lepiej, bo dokładniej to rozpłuczę. Zaraz sobie zrobimy fotkę. Ostatnia część.
dokujemy do tyłu. Końcówka materiału. Naprawdę końcóweczka. Zostało tyle. I pokazuje się tutaj coraz więcej takich mikrozłucinek. Są to wielkości rzędu 1/5 milimetra około, jak nie mniej. Dlatego muszę się skupić na miejsce, więc przez pewien czas będę po prostu tylko pukał, nie będę nagrywał, ale efekt końcowy wam pokażę zaraz. Ok, tak wygląda końcówka. Jest tą końcówkę zasysany. I mamy ją tutaj. Wiele osób pyta mnie, jak ja podejmuję takie drobne, taką drobnicę. No właśnie w taki sposób. Cień kamery się rzuca. A to, moi drodzy, tak kontrolnie. Ponieważ jeszcze tego nie będę czyścił. Jeszcze zaczekam, aż mi się to jeszcze dozbiera. Ale zobaczymy, co tutaj jest. Kamienie mogę wyciągnąć. Jest tutaj kilka takich kamyczków już pod szlifowanie dla Krzysztofa Wiktora. Mamy tutaj granaty. Okej. Natomiast reszta. Tak odpłuczę to tylko z takiego naprawdę, naprawdę szybkiego i tak tylko wam dam rzucić okiem, ile się tego w butelce już po takim odciąganiu zbierało. Proszę bardzo. Cały pas złota. Oczywiście tu jeszcze są drobiny, ale jest to tak z grubsza tylko odpłukane. Tak więc jak na nasze krakowskie warunki idzie. Nawet idzie fajny pasek zrobić.